Halo admin, cheaty mam, killa Raon. Halo admin serwera, zrobisz mi coś? Patrzcie admin, siema. Patrzcie, wyrypane ma na wszystko, nie czekajcie mi da bana. No i lognął sobie admin, pozdrawiamy adminu serwera. Dobra, bany hobby, lecimy. Siema, serii jestem cheaterem lub cheatowanie na serwerach nie było na moim kanale 7 miesięcy. Co wy na powrót tej serii? Jeżeli chcielibyście powrót, to 900 łapek pod tym odcinkiem i wrzucam drugą część, a teraz zapraszam do oglądania. Siema. Dobra, tu widzicie kolejnego cheatera, który sobie goni na bane hobby, bo na tym serwerze żadnego ograniczenia nie ma. Więc tutaj macie dużo typów, co na banehopie goni. Chyba wszyscy tutaj na banehopie siedzą. Jeżeli chodzi o cheaterów na tym serwerze, no to jak sami widzicie, patrzcie na to. Jeden cheater, zaraz wam pokażę więcej cheaterów. O. Trochę cofa na tym serwerze, ale jak widzicie, cheaterów nie brakuje. Administracji nie ma nic. O! Kurde, miałem item. No i tak widzicie, dużo cheaterów jest na serwerze, ja nie polecam. I tak widzicie, tej serii na moim kanale, czyli jestem cheaterem, nie było dokładnie 7 miesięcy. Ostatni odcinek był 8 miesięcy albo 7 miesięcy temu, więc no długa przerwa od tej serii, ale nie wiem, czy chcecie tą serię kontynuację, czy nie. Jeżeli chcecie tą serię, to zostawcie każdy łapkę w górę pod tym odcinkiem. Tak, myślę, że 1000 łapek i wrzucę drugą część cheatowania. Jesteśmy sobie dzisiaj na serwerze, nie powiem jakim, bo też nie chcę reklamować ani robić antyreklamy, tylko po prostu wybrałem sobie losowy ten serwer i sprawdzimy sobie tutaj killaury, sprawdzimy sobie tutaj, czy admini tutaj banują, czy coś w tym stylu. Więc piszcie w komentarzach, jaki mam następny serwer wybrać. No i co, na przykład włączymy sobie najpotrzebniejszy, czyli speeda, bany hop. Działa na serwerze, działa. Ja tak szczerze, moja opinia, to nie polecam tego serwera na takim serwerze grać, bo zero antycheata. W porównaniu do Dragona albo innych serwerów, to jest po prostu porażka. Dobra, może tak mięsko i patrzcie, mięsko biegniecie sobie i sejecie. A jeszcze może na bany hopie to zrobimy. Czasami tutaj cofnie, ale to tak czasami. A tak to se gracie, ludzie, normalnie. Easy serwerek do cheatowania. Gildię to tu możecie założyć w 5 minut, sami. Dobra, to był bany hop, teraz wam przedstawię może tego. Działa, działa. Działa, działa, wszystko działa. Czemu miało nie działać, co nie? Ło, wow, dobra, Jezus, działa. Patrzcie, chodzicie sobie po wodzie. Jak coś, to jestem na cheatach Pandora B9, macie do wybrania w opisie. Ło, wow, jesteśmy już na Huzuni. Sorry, że też się tak trochę jąkam, ale ja się dopiero uczę nagrywać, więc wszystko na chillku i bez spin, jak to się mówi. Dobra, mamy sobie tutaj Huzuni. Gdzie tu jest ten nuker? W sumie dawno na Huzuni launcherze nie grałem, bo to już wiecie, się trochę znudziło granie na tym, ale jeżeli chcecie kontynuację tej serii, no to jak najbardziej, bo dla mnie to jest fajne po prostu testować serwery. Gdzie tu jest, kurde, nuker? Tu jest nuker. I tak może włączymy sobie 5 na 5, bo tu pewnie badania dostanę. Coś trochę wolno to kopię, ale jak widzicie, lucky bloki, różne tutaj itemki lecą jak wodospady. Czyli jest 5 na 5. Aha, to mi pokazuje, jak to w sumie kopię. I powiem wam najbardziej, że w Huzuni lubię tego nukera, bo pokazuje mi te kratki i najlepiej to tak chodzi płynnie jakby. Bo w jakichś tam pandorkach czy różne. Patrzcie na czat, co się dzieje. Na czacie to jest masakra. W ogóle adminów zero. Nie, otworzymy te lucky bloki zaraz. I zaraz sobie pójdę zrobić seta i pójdziemy się poklepać. Tylko jak widzieliście, no bardzo dużo cheaterów jest na tym spawnie, a administracji zero. I ja wam tak powiem szczerze, po co grać na takich serwerach, co po prostu, no wiecie, no nie ma antycheata. Antycheat to jest podstawa, jak robicie serwer, albo jak gracie na serwerze, antycheat to jest podstawa. Tak więc następny odcinek będzie też z jakiegoś serwera, może jakiegoś lepszego, może gorszego. Będziemy testować cheaty. Tej serii dawno na moim kanale nie było. Trochę ją, jeżeli chcecie trochę tą serię zmodyfikować, a już diamenty mi wylecą, ile mam diamentów? No stack diamentów. Jeżeli chcecie trochę tą serię zmodyfikować, to piszcie w komentarzach po prostu, na przykład co robić, co mam prezentować. O właśnie, piszcie, co mam na przykład włączać, co mam wyłączać i po prostu wiecie. Aha, i zapomniałem jeszcze włączyć bardzo ciekawej opcji do kopania i polecam ją wszystkim, jeżeli nie ma antycheata na serwerze, czyli speedmine. I najlepiej ustawić na fulla w Huzuni na dwójkę, no bo patrzcie, co się dzieje.
To jest tak, jakbyście mieli hasta na przykład 10 hasta albo kilo jakiś, nie wiem. No i kopiecie sobie na tym speedminie dwójce. I w ogóle nie cofanie nic, po prostu kopiecie sobie. Po prostu masakra. A jak włączycie jeszcze do tego nukera, może wywalić teraz, ale patrzcie. Jak włączycie nukera. No to ja już nic nie mówię. Dobra, ja tak pokopię jeszcze chwilkę, zrobię sobie seta i widzimy się zaraz. A więc dobra, widzimy się po krótkim kopaniu, bo tak jak widzicie, mam sobie dwa sety, cztery, aha, posiadasz przy sobie więcej niż dwa koksy, czyli można mieć dwa koksy więcej, czy coś w tym stylu. Tak jak widzicie, posiadam sobie dwa sety, cztery, trzy, parę koksów, parę mieczyków, perełki. I zgadnijcie, w ile to wykopałem. Piszcie w komentarzach, ja wam daję tak gdzieś 5 sekund. Napiszcie w komentarzach, zatrzymajcie film, napiszcie, ile kopałem. No, daję wam 5 sekund. No a więc dobra, będziecie zaskoczeni, bo kopałem to 2 minuty, 2,5 minuty mi wystarczyło, żeby to kupić. Dlatego, że pod komendą sklep. Pod komendą sklep można sobie sprzedać itemy wykopane podczas nukera. I mam jeszcze 1400 dolarów, na które by mi starczyło jeszcze na dwa sety kupienie. Jestem sobie już na Pandor CB9. Zjem sobie koksa na chillku. Mam sobie mieczyk, nie mam stręża. I mamy typa jednego, o. I latamy, gościu, latamy z tobą tutaj, o. Ej, tu jest jakiś admin chyba. Dobra, może zakończymy już granie na tym serwerze, bo tu jest po prostu za dużo cheaterów. Jeszcze nie spotkałem takiego serwera, żeby tyle osób cheatowało, po prostu nie da się klepać, bo podczas klepy to nie macie w ogóle praktycznie szans, bo typy jeszcze mają stręże, a na stręże to mi się nawet nie chce kopać. W sumie bym wykopał też 4 minuty na te stręże, ale mi się po prostu nie chce. I na tym skończymy ten odcinek, jakże wspaniały odcinek. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Tak myślę, 1000 łapek albo 900. No to tak myślę, że drugi odcinek wrzucę z cheatowania. Nie wiem, czy na tym serwerze, czy na innym. Ale możecie pisać w komentarzach jakiś serwer, albo po prostu, czy się wam odcinek podobał. No i co, tej serii nie było na moim kanale prawie rok. Więc taki powrót serii. No cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Na razie, cześć, siema.